It's morbid time! Mam depresję. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy. Tak, kochani, zgadza się. Przeczytaliście tytuł. Ło, Jezu, łas! Not impressed. Dzisiaj komentujemy kolejny odcinek z programu Szkoła. I oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także właśnie mojego Instagrama, gdzie kochani wysyłajcie mi w wiadomościach prywatnych propozycje kolejnych odcinków, które moglibyśmy obejrzeć na naszym kanale. I teraz już bez zbędnego przedłużania, Szkoła odcinek 740. Zapraszam! Szkoła życia czas! Rodzice Anety Kurackiej z drugiej D są zrozpaczeni, bo ich córka przedwczoraj nie wróciła do domu i nie daje znaku życia. Mam pytanie, czy ci rodzice sprawdzali może, czy ich córka jest w loku pani Kłosek? Tam jest generalnie dużo dzieci. W poszukiwanie zaginionej dziewczyny bardzo zaangażował się jej chłopak Janek. Pewnie gdzieś zabalowała. Nigdzie nie zabalowała, kretynie, to poważna sprawa. Janek, uspokój się, to nie są żarty. Ktoś z was może wie, gdzie ona może teraz być? Anety szuka policja. Błagam. Pomóżcie nam. Może Aneta coś mówiła. Może mówiła, gdzie idzie. Może coś się wydarzyło. Może ktoś podejrzany się koło niej kręcił. Wiecie coś? Niestety nie. Boże, jak stoisz w frajerze. Sama uważaj. I po co to w ogóle nagrywasz? Znowu chcesz wrzucić jakieś bzdury do Aneta, żeby było głośno o tobie? Cię debilu. Ale stary, zaginiona koleżanka, przecież to jest darmowa farma lajków. Jessica, co to za zachowanie? Ona ma na imię Jessica. Dobra, już wszystko wyjaśnione, okej. Ja już, kochani, wiem, kto w dzisiejszym odcinku jest złą postacią. To Albert cię mnie czepia jak zwykle. Ej, dobra, każdy wie, że się nienawidzicie, ale chociaż teraz moglibyście sobie odpuścić. Jasne, sorry. Sorry. Ej, dobra, zbieram ludzi, którzy chcieliby pomóc ze mną rozklejać te plakaty na mieście. Rozumiemy, że każdy z was ma swoje obowiązki. Ale Aneta to nasza córka, potrzebujemy waszej pomocy. Możecie nam pomóc? Pomożecie! No przepana, no ja bym pomógł, ale jutro sprawdzian zbiorki, no rozumie pan, no. Pewnie, że pomożemy, co nie? Nie ogarniam tego, co się dzieje. Dwa dni temu rozmawiałem z Anetą i wszystko było okej. A dzisiaj sam już nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. A jeżeli ktoś ją skrzywdził, no muszę ją znaleźć. Aneta uciekła z domu, bo chce dać nauczkę swoim rodzicom, którzy zabrali jej kieszonkowe. What the fuck? Uciekła z domu, bo jej rodzice zabrali jej kieszonkowe. O mój Boże. No kochani, macie tutaj na ekranie idealny przykład tego, jakie dzieci są głupie po reformach pana ministra Czarnka. Wie o tym tylko jej koleżanka Jessica Kasprzyk. Dziewczyna pomaga Anecie ukrywać się w starym domku należącym do jej dziadków. Codziennie też przynosi jej jedzenie. Hej. Hej, co ty tu robisz? Nie jest ci zimno? Już nie mogłam wytrzymać w tej norze. A ty co tu robisz? Przepraszam, jeszcze nie jestem w stanie to przetrawić. Jakie one są głupie! Da! Uciekać z domem w okieszonkowego, ci to Someone cooked here. Lekcje są chyba teraz, nie? Nie, zamiast lekcji mieliśmy spotkanie z twoimi starymi i w sumie trochę nagrałam, bo taka byka była. Pokaż. Patrz. Błagam, pomóżcie nam. Aneta coś mówiła. Może mówiła, gdzie idzie. I Aneta, widząc filmik, na której są jej zapłakani rodzice, którzy dosłownie błagają o pomoc, błagają o jakąkolwiek informację, ona to widzi i się śmieje. Może mówiła, gdzie idzie? Naprawdę, ja powtarzam, to jest wszystko wina Czarnka. Może coś się wydarzyło? Może ktoś podejrzany się koło niej. Bo jest to, że chyba serio musieli się przejąć. I dobrze, odcięli mnie od kasy, to ich teraz mają. Mam chociaż nadzieję, Aneta, że to twoje kieszonkowe było dużo... 50 zł? O Jezus Maria. Żeśmy tylko na zawał nie zeszli. A niech sobie schodzą, przynajmniej będę miała święty spokój. Ciągle tylko jakieś pretensje, ciągle im się coś nie podoba, odcięli mnie od kasy i teraz nawet nie chcą mi kupić nowego telefonu, wiesz? Okropni ci rodzice, o! Lepiej ucieknę z domu drugi raz! Wiesz co, teraz ci na pewno kupią telefon. Znaczy, jak już się odnajdziesz. Proszę cię, jak wrócę teraz do domu, to będą tak wdzięczni, że zrobią wszystko, co im każę. Tylko nie wiem, ile wytrzymam w tej dziurze. Przysięgam, ja tu chyba umrę z nudów. Nawet z telefonu nie mogę korzystać. Laska, po co Albert wrócił na Insta? No to nie jest śmieszne, mam dość tego idioty. Idę z nim pogadać. Ej, czekaj. Nie zapomnij mi jutro przynieść jedzenia. Nie po to uciekałam z domu, żeby to umrzeć z głodu, nie? Dobra. Bardzo, ale to bardzo. Naprawdę z całego serca chcę ją uderzyć. Wcale mi się nie chce siedzieć w tym beznadziejnym domu, ale moi starzy muszą dostać za swoje. Jak się trochę pomartwią, to wreszcie docenią, że jestem ich córką i wreszcie przestaną mi robić problemy.
Jessica i Albert od dawna się nie lubią. Dziewczyna ma już jednak dość tego, że Albert ośmiesza ją w internecie. Ej, Jessica, fajny mem z tobą w necie. O nie, memy! Czyli broń ostateczna dzisiejszych czasów! Leave me alone! Akira! Proszę cię, zrób taką minę jak na tym zdjęciu. To wiesz, takie totalnej kretynki. Sam jesteś kretynem. Masz usunąć tego mema, rozumiesz? Sama non stop ośmieszasz ludzi w necie, to masz za swoje. Nie dotykaj mnie, masz usunąć tego mema i raz na zawsze się ode mnie odwalić. Prawie się przestraszyłem. Pożałujesz. A poczekaj chwilę. Co ty robisz? Co ty robisz? No niezła mina, przyda się do kolejnego mema. Bye, bye. Albert przegiął. Nie pozwolę robić z siebie pośmiewiska, to ja robię pośmiewisko z innych. Czekaj chwila, co? Bamboozing! Jessica Kasprzyk zastanawia się, jak zemścić się na Albercie Matusiaku. Dziewczyna jest wściekła na chłopaka, bo ten stworzył ośmieszającego ją mema. O nie! Dosłownie w tym momencie narrator powiedział: Jessica zastanawia się, jak się na Albercie zemścić. I dosłownie w tej samej chwili dziewczyna rozwiesza ulotkę, że ta Aneta zaginęła. Teraz używa mojego zmysłu detektywa i metodą dedukcji stwierdza, że Aneta zaraz zrobi Alberta w porwanie, prawda? Prawda? You're goddamn right. Tymczasem uczniowie zaangażowali się w poszukiwanie rzekomo zaginionej Anety, która ukrywa się z pomocą Jessiki. Cztery, nie? Mhm. Masakra z tym zaginięciem Anety. Mega się o nią martwię. A ty? Daj spokój, jeszcze ten kretyn Albert mi wkurza. Ten pana na zbyt wiele sobie pozwala. Serio? Przejmujesz się takim głupim memem? Pomyśl sobie, co Janek musi czuć. On jest na zabój zakochany w Anecie, a teraz ona zaginęła. O kurde, to on. Idziemy? Wygląda, jakby dwie noce nie spał. O kurka woda, bo jeszcze zapomniałem o tym, że ona miała chłopaka. I chłopak też o niczym nie wie i na serio myśli, że ona zaginęła. Aneta, ty jesteś generalnie chyba złą osobą, prawda? Cześć. Hej Janek, właśnie z Jessiką rozwieszamy plakaty. Dziękuję. Nie ma sprawy, ona na pewno się znajdzie. Dokładnie. A skąd wy to możecie wiedzieć? No jak to skąd mogę to wiedzieć? Aneta mi sama dzisiaj to mówiła. Przepraszam, po prostu już nie wytrzymuję i nerwy mi puszczają. Bo Anecie mogło się coś naprawdę stać, albo ktoś ją mógł skrzywdzić. Serio? Myślisz, że ktoś ją porwał? Nie wiem, ale jeżeli tak, to dorwę tego gnoja i go zabiję. Jezu, pierwszy raz go widzę w takim stanie. No ja też. Wiesz co, ja muszę lecieć, laska. Ej, ale czekaj, pomóż mi, proszę. Nie, przepraszam, ja muszę już iść. Zero autorefleksji i pomyślenia, że hej, chwila, ten chłopak dosłownie umiera z cierpienia. Może mu powiem prawdę, Ale sorry, zapomniałem, że ma na imię Jessica, ona nie ma oryginalnych myśli. Mam pomysł, rozpuszczę plotkę, że to Albert porwał Anetę. Janek jest w takim stanie, że na pewno w to uwierzy i od razu go zleje. No i super, Albert w końcu dostanie za swoje. I proszę bardzo, proszę bardzo, kochani, proszę. Jessica liczy, że dzięki rozpuszczonej przez nią plotce, że Albert stoi za porwaniem Anety, Janek pobije chłopaka. Nikt nie wie, że dziewczyna pomaga ukrywać się Anecie, która uciekła z domu, żeby dać nauczkę swoim rodzicom. Tylko rzecz w tym, Jessica, że jak powiesz, że ten chłopak stoi za zaginięciem Anety, to nikt ci generalnie nie uwierzy, bo wszyscy wiedzą, że ty tego chłopaka po prostu nienawidzisz, więc musisz mieć jakiś dowód, czy to prawda. I ja po latach doświadczenia i porywania ludzi wiem, że najlepszym dowodem jest odcięte ucho Anety. No dobra, mów, o co chodzi. No bo nie wiem, czy Albert Matusiak nie ma czegoś wspólnego z zaginięciem Anety. Co? Ty mówisz poważnie? Tak. Aneta się go bała i przed tym, jak zaginęła, to mówiła mi, że on się tak dziwnie gapi na nią i w ogóle, że łaził za nią po szkole. Jessica, ty pójdziesz dosłownie do piekła. Dopiero teraz o tym mówisz? No, sorry, ale myślałam, że Aneta trochę przesadza. Tylko, że dzisiaj właśnie usłyszałam przypadkiem, jak ktoś mówił, że widział przez wczoraj Alberta, jak po szkole wyszedł za Anetą. No i ja nie wiem, może on faktycznie poszedł za nią. Znaczy, no słuchajcie, ja nie wiem, czy on naprawdę jej coś zrobił, może po prostu to zwykły zbieg okoliczności, nie? Nie no, spoko, dobrze, że nam powiedziałaś, to pogadamy z Jankiem. No, tylko co jeśli ja się mylę, a Janek na przykład go pobije albo coś mu zrobi? Dobrze, spoko. Wiecie, w jakim on jest stanie teraz. Spokojnie, nie przejmuj się. Nie się nie przejmuj. No, tylko że potem to na mnie będzie, że nagaduję na Alberta. Wyluzuj, niczego się nie dowie, nie powiemy, że to jest od ciebie. No i dobrze, że nam powiedziałaś. Dobra, dzięki. Cześć. No, tylko chłopaki, nie zapominajcie dać Jankowi baseballa, dobra? I kastet też będzie dobry. Wiedziałam, że ci kretyni to jak to mi polecą od razu do Janka. Teraz pozostaje mi tylko czekać, aż on dorwie Alberta i go sponiewiera. A najlepsze, że nikt się nie dowie, że to ja nasłałam Janka na niego. Dawno nie zrobiłam tak genialnej akcji. W każdym odcinku szkoły ta zła osoba, ta zła postać w danym odcinku musi powiedzieć zdanie: nigdy nie mnie, nigdy nie złapie! I zawsze na końcu ich łapią, za każdym razem.
Jessica jest zadowolona, że jej plan zemsty na Albercie z łatwością się powiódł. Koledzy Janka, zgodnie z przewidywaniem dziewczyny, natychmiast odszukali chłopaka. Że co, proszę? No, on podobno chodził za nią, śledził ją, ona się go bała. Skąd wy to wiecie? No, nieważne, ale wczoraj podobno wyszedł za nią po lekcji i śledził ją, czaisz? Nie wierzę, to dorwego! No ale Janek, to nic pewnego! Janek, ale to nic pewnego! Chłopaki, spokojnie! Lekko go pobiję! Mów, co zrobiłeś z Anetą, wariacie? Aneta, o czym ty gadasz? Mów, co z nią zrobiłeś! Puszczaj świrze! Co z nią zrobiłeś, wariacie? Przeholuj jeden! Ej, chłopcy, co wy robicie? Przestańcie! Pani profesor, on zwariował, rzucił się na mnie bez powodu. Pani profesor, to on porwał Anetę. O czym ty mówisz? No, Aneta się go bała i jak wychodziła przedwczoraj ze szkoły, to on za nią poszedł. Co? Nieprawda, on kłamie. Kiedy w tej szkole zainstalują kamery? To by tak ułatwiło życie wszystkim. A skąd ty o tym wiesz? Od chłopaków, to pewne. No, tak było. Chodzą takie słuchy. Zresztą niech to Albercik się tłumaczy. Z czego ja nic nie zrobiłem? Też to nie wierzę. Albert nie jest taki. Chłopcy, to są bardzo poważne oskarżenia. Musicie mieć dowody. Ale mówię panie, że wszyscy ja tak mówią. Dosyć dzwonię na policję. Że co? Spokojnie, jeżeli Janek zadzwoni po policję, to wszystko wyjaśni. Nie wywiniesz się, no z tego zobaczysz. Proszę iść już na lekcję, dobrze? Dobrze. Też dobrzy koledzy, usłyszeli jedną plotkę i od razu zgniesz w pierdlu śmiecią! Co to za chora akcja? Przecież ja nie mam pojęcia, co stało się z Anetą. A Janek rzucił się na mnie jak na jakiegoś mordercę. Jak on w ogóle mógł wymyślić, że zrobiłem coś Anecie? Przecież to jest totalnie porąbane. O mój Boże, ten Albert ma tatuaże. To już ewidentnie, on już chyba kilka razy w tym więzieniu był. Jessica Kasprzyk z zemsty rozpuściła plotkę, że Albert Matusiak ma coś wspólnego ze zniknięciem Anety Kurackiej. Chłopak Anety, Janek Twardosz, wierzy, że to prawda i powiadomił o tym rodziców zaginionej dziewczyny i policję. Pojawiają się oni w szkole, by jak najszybciej przesłuchać Alberta. Proszę mi natychmiast powiedzieć, gdzie jest ten chłopak? Dzień dobry, Albert jest w szkole, ale prosiłabym państwa o zachowanie spokoju. Nerwy tu nic nie pomogą. Łatwo pani mówić, bo to nie pani córka zniknęła. Ja bardzo państwu współczuję, ale proszę się powstrzymać od takich komentarzy. Proszę nam powiedzieć, gdzie jest chłopak. Im szybciej z nim porozmawiamy, tym lepiej. Tutaj jest. Gdzie jest Aneta? Gdzie jest moja córka? Gdzie ona jest? Przyznaj się, co jest? Ja nic nie wiem. Rzućcie się wszyscy na niego! 30 osób! Gdzie jest Aneta? To na pewno pomoże, tak! Albert Matusiak? Tak. Podkomisarz Nowak, pojedzie z nami na komisarz. Ale ja nic nie zrobiłem! Dobrze, porozmawiamy na komisariacie. Aresztujecie mnie? No, liczymy na twoją współpracę. Podobno nic o sprawie nie wiesz, prawda? Bo nie wiem, nic na temat. Dobrze, to porozmawiamy. Dobra, miałem już to za sobą. Albert nie rozumie, dlaczego stał się podejrzanym w sprawie zniknięcia Anety. Autentycznie, to jest najbardziej pojebany odcinek szkoły, jaki widziałem. To, co tutaj się dzieje, to jest po prostu chore. I naprawdę, Jessica i Aneta, gdybym mógł tylko sięgnąć do tego komputerka i tak was tak... Nie wie, że plotkę o jego winie rozpuściła Jessica Kasprzyk, żeby zrobić mu na złość, a Aneta w rzeczywistości uciekła z domu i ukrywa się na działce należącej do dziadków Jessiki. Dziękujemy ci, że on ci pomógł. Jasne, nie ma problemu. A ty słyszysz, Albert, nie wywiniesz się z tego, rozumiesz? Janek, dosyć, wystarczy. Zabrała go policja i oni wszyscy zajmują się wyjaśnieniem sprawy. Ale co tutaj wyjaśniać? Ale co tutaj wyjaśniać? Od razu go zawiesił na egzekucję, no czy temu by nie, no. On skrzywdził Anetę i tyle. Nie masz żadnych dowodów. A po co nie dowody? Ja się dziwię, że pani dalej broni tego bydlaka. Ja rozumiem, Janek, że jesteś w emocjach, ale weź zamknij już mordę, bo pieprzysz takie głupoty. Shut your bitch ass up, Troy. Pani profesor, Albert naprawdę zrobił coś Anecie? Nie wiem. Ale przecież dlaczego zgarnęła go policja? No, to, że zabrała go policja, to jeszcze nic nie znaczy. I bardzo proszę, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Dobrze? Pani profesor, za późno! Nawet jak się okaże, no oczywiście, że się okaże, że Albert jest niewinny, on już w tej szkole życia nie ma. I proszę, wracajcie na lekcję. Jessica, ty coś wiesz? No, tyle co ty. Znaczy, w sumie policja by go nie zgarnęła bez powodu, nie? Muszą go podejrzewać o coś. Myślałam, że on nie jest zdolny do takich rzeczy, ale teraz to już sama nie wiem. To troszeczkę jak teraz, w dzisiejszych czasach, popularne stało się oskarżanie aktorów lub generalnie znanych osób o różne przestępstwa. I potem są takie sytuacje, że na przykład się okazuje, że ta osoba jednak jest niewinna, nic do sobie nie zrobiła, a ktoś sobie wymyślił jakąś tam historię, że coś zrobiła złego, ale ta osoba i tak traci pracę. I tak już nie może występować na przykład w filmach i tak dalej. Rodziliśmy się zbyt późno, żeby odkrywać Ziemię i zbyt wcześnie, żeby eksplorować kosmos, ale w idealnych czasach się urodziliśmy, żeby jedna plotka była w stanie skancelować całą twoją karierę. Przynosi jedzenie koleżance, która od 3 dni ukrywa się na działce należącej do dziadków Jessiki. Aneta uciekła z domu, żeby dać nauczkę rodzicom, ale jest coraz bardziej zniechęcona mieszkaniem w skromnym domku. Powiedzcie mi w komentarzach, czy ja jestem złą osobą, dlatego że teraz liczę na to, że Aneta naprawdę zaginie? Przyjmę ci jedzenie. Hej. Co tam masz? Z
same najpotrzebniejsze rzeczy. Chipsy. Chipsy o smaku śmietankowym. Super, nie dość, że muszę siedzieć w tej dziurze, to jeszcze utyję, tak? I druga paczka chipsów. Chipsy o smaku paprykowym. Same wartości odżywcze. Te Jessica, daj nam jeszcze butelkę Coca-Coli. Gdzie Coca-Cola? Dawaj mi Coca-Cola. Wcale nie utyję, przecież ciągle jest chipsy i nic nie jest. No tak, no, ale normalnie więcej się ruszam. A tu albo siedzę na leżaku przed domem, albo w środku. No to nie wiem, Aneta, może tak się odporwi, e? Nie przesadzaj, chyba najważniejsze, że twój plan działa, tak? Twoi starzy umierają z niepokoju, a Janek wychodzi z siebie, żeby cię znaleźć. Aż ci zazdroszczę, że masz takiego chłopaka. Wiem, słodki jest. A ty jesteś Aneta popierdolona, tak naprawdę jesteś popierdolona. Mówiąc, a słodki jest, nie masz nawet myśli w głowie, że może on cierpi? No, a wczoraj jakiego szału dostał, jak mu powiedziałam, jak mu podsunęłam tą plotę z tym Albertem, że cię porwał. Chyba nie jesteś to zła, nie? Nie no, no co ty, też nie lubię Alberta. Dobrze. Szkoda, że nie widziałam jego miny, jak go psiarnia zgarniało. No, to było ekstra, laska, była taka akcja, aż żałuję, że zdjęcia nie zrobiłam. Ja pierdolę. To jest jeden z tych odcinków, gdzie bardzo, ale to bardzo dużo przeklinam, przepraszam. A Janek przecież do tej pory mu nie odpuszcza. Co ty gadasz? Patrz, co pisze na fejsie. Pokaż. Zero litości dla zboczeńca. Albert skrzywdził moją dziewczynę i nie ujdzie mu to płazem. Jejku, Janek naprawdę się nakręcił. No, musi mu mega na tobie zależeć. O mój Boże, jak mu zależy, jaki słodziak. Aneta, ty wiesz, że po tej całej akcji prawdopodobnie nie będziesz miała chłopaka. Wiesz o tym, prawda? Okej, okay, dość tego. Idę do Janka. Co? Przecież mówiłaś, że chcesz tu minimum tydzień posiedzieć. No tak, ale tu jest na maksa nudno. Poza tym... Chcę już być znowu z Jankiem, a rodzice chyba ogarnęli, że nie powinni mnie odcinać od kasy. Ale Aneta, ty teraz nie możesz się odnaleźć. Musimy poczekać, aż Albert zostanie skazany na śmierć. No dobra, ale jak teraz wrócisz, to przecież wszyscy się skapną, że Albert ci nic nie zrobił. No i? No i szkoda takiej super akcji. Pół szkoły przecież najeżdża w komentarzach na Alberta, a jak przyjdzie dzisiaj do szkoły, to już w ogóle będzie miał przerąbane. Myślałam, że go aresztowali. No nie, wyszedł wczoraj. Znaczy tak przynajmniej Janek napisał w necie. No to Albert będzie miał naprawdę zajebiście teraz w szkole. Dziękuję dziewczyny. No dobra, ale ja tu do końca tygodnia nie wyrobię. Jezu, no to chociaż jeszcze dzisiaj, proszę cię. Przecież tak super zemsty to ja jeszcze nigdy nie wykonałam. No dobra, niech ci będzie, ale jutro wracam do domu. Super, dzięki, jesteś wielka. O Jezu, ale już późno, ja muszę lecieć do szkoły. Dobra, wiesz? Leć, leć, na razie. Myślałam, że to całe ukrywanie się będzie fajniejsze. Ta, myślałaś, sugerowanie, że ty myślisz. Ale ja nie wiem, czy wyrobię tu do końca dnia. Tęsknię za Jankiem. W życiu nie myślałam, że będzie mnie tak szukał. Słodziak. Tymczasem do szkoły przychodzi Albert Matusiak. Chłopaka przesłuchała policja, ale po złożeniu wyjaśnień został wypuszczony. Albert jest zdenerwowany, bo Janek cały czas oskarża go w internecie o uprowadzenie Anety. Totalnie mu odwaliło, robi ze mnie jakiegoś porywacza i z boka. No jak było na komendzie? A jak miało być? Przesłuchali mnie i puścili do domu. Ale powiedziałeś na policji co z Anetą. A skąd ma wiedzieć co z Anetą? No chyba nie myślicie, że coś jej zrobiłem. A zrobiłeś? To znaczy tak, no w tym przypadku masz rację, że rzeczywiście ją porwałem, ale nie powinieneś mi tak z góry oskarżać. Nie no, oczywiście wszyscy zwariowali. My tylko pytamy, Janek napisał. Wiem co Janek napisał, ale to totalny bzdur, jak możecie w ogóle myśleć, że coś jej zrobiłem. Jestem normalnym kolesiem, a nie jakimś psycholem. No wiesz stary, czasami jest tak, że to właśnie ten normalny okazuje się być psycholem, nie? Co ty nie powiesz, ja myślałem, że jesteśmy kumplami. Wiesz, fajnie by było, jakbyś od razu to wyjaśnił, a nie wściekał się. Wyjaśniłem już na policję, a poza tym jakby mieli coś zrobić, to chyba by mnie nie wypuścili, nie? Trochę racji Albert ma, no nie? Więc proszę dzieci ze szkoły, zrozumcie to! Albert jest w szoku, że nawet jego koledzy zaczęli wierzyć, że jest winny. Chłopak przypisuje tą całą sytuację Jankowi Twardoszowi, który od wczoraj go obciąża winą o porwanie Anety. To w ogóle nie powinno być! Jak śmiesz pisać te bzdury na mój temat, niczego nie zrobiłem twojej dziewczynie. Nie kłam, wiem, że ją skrzywdzi i może i policja ci to uwierzyła. Albert, Janek, co wy robicie? A wie pani, taka normalna szkolna bójka, proszę iść dalej. Uspokójcie się. Nie słyszeliście, wystarczy. Zróbcie coś z tym kretynem, bo przez niego wszyscy mnie mam za jakiegoś psychola. Bo jesteś psycholem? Uspokójcie się, jak wy się zachowujecie? Jego wina, policja mnie wypuściła, on ciągle pisze, że skrzywdziłem Anetę. Bo ją skrzywdziłeś, a ci policjanci to debile. Janek, ja już powiedziałam ci wczoraj, żebyś się tym nie zajmował. Tym się zajmuje policja. Tylko, że policja nic nie robi z tym i od 3 dni nie mogą mnie znaleźć. Wow, Janek, nie przesadzaj, policja coś robi. Wystawia mandaty autom źle zaparkowanym. Nie możesz bezpodstawnie oskarżać Alberta. Ale ja go nie oskarżam bezpodstawnie. Aneta się go bała, a on ją śledził. Janek, powtarzam... Nieprawda, przestań kłamać. Powtarzam jeszcze raz. Tym się zajmuje policja. Anety szuka właśnie policja. I nie życzę sobie żadnych bujek, żadnych oskarżeń ani samosądów. Rozumiemy?
Obiecaj mi to, bo jak nie, to idziemy do dyrektora i wzywam twoich rodziców. Tak, jasne, rozumiem. Mam nadzieję. Tak wszyscy mnie mam za jakiegoś psychola. No ale Albert, na szczęście już kończysz szkołę, więc nie będziesz musiał się długo męczyć z tymi uczniami. Aha, ty jesteś w drugiej klasie dopiero. Oj, to się jeszcze trochę pomęczysz, chłopie. Kramer sobie może mówić co chce, ale ja nie daruję Albertowi. Jeżeli policja nie potrafiła go porządnie przesłuchać i dowiedzieć się, gdzie jest Aneta, to ja to zrobię. Tak go przycisnę, że mi wszystko wyśpiewa. O mój Boże, czy on go będzie zaraz torturował? Janek Twardosz jest przekonany, że Albert Matusiak odpowiada za zniknięcie jego dziewczyny. Chłopak chce za wszelką cenę wyciągnąć od Alberta informację, co się stało z Anetą. W tej sprawie zwołał spotkanie z kolegami i koleżankami. O tak, by the way, nie zadałem w ogóle najważniejszego pytania. Jak Aneta to zaplanowała? Że jak się odnajdzie i co powie ludziom i policji, co robiła przez te kilka dni, gdy jej nie było? To jest dobre pytanie i kochani, napiszcie mi swoje najciekawsze pomysły w komentarzach. Słuchajcie, dzięki wszyscy, że przyszliście. No pisałeś, że sprawa jest ważna, to jesteśmy, nie? No w ogóle to co jest? Chodzi o Anetę? Kochani, zebrałem was tutaj, musimy ustalić plan zamordowania Alberta. Tak, i o Alberta. Jak wszyscy wiecie, gliny już go wypuściły wolno, a tak być nie może. No ale co, chcesz go sklepać? No tu chodzi o Anetę. On albo ją porwał i gdzieś ją przetrzymuje, albo je skrzywdził, a tak być nie może i musimy się dowiedzieć prawdy. No ale skoro nic nie powiedział policji, to tym bardziej nam nic nie powie, zwłaszcza, że go dzisiaj o to pytaliśmy. Czekajcie, muszę przetrawić to, że ta dziewczynka się dziwi, że potencjalny, ona tak uważa, że potencjalny morderca się nie przyznał do winy? To przestaniemy grzecznie pytać i się za niego weźmiemy. Ja się dziwię, że gliny jeszcze tego na komendzie nie zrobiły. Ale skoro nie oni, to my. No ale to co, torturować go chcecie? Jak będzie trzeba. Chyba sobie żartujesz. No przecież Janek ma rację, tu chodzi o Anetę. Chyba wszyscy ją znacie, jest naszą koleżanką, musimy zrobić wszystko, żeby się dowiedzieć, gdzie ona jest. Czekajcie, Jessica ma rację. Co innego jest porozmawiać z Albertem, a co innego robić mu krzywdę? On nie miał żadnych oporów, żeby skrzywdzić Anetę. Tak, dokładnie, zasłużył sobie. Chodźcie, zmasakrujemy go i tyle. Dawaj, idziemy. A Jessica sobie stoi! Nadal zero autorefleksji! I co teraz? Co jeśli oni mu zrobią krzywdę? Może tylko trochę go obiją? A jak nie? Przecież z tego może być tragedia. Cholera. Janek zaczął podejrzewać Alberta w wyniku plotki, którą rozpuściła Jessica. Teraz Jessica jest przerażona, że Janek i inni uczniowie mogą zrobić Albertowi poważną krzywdę. Przepraszam, ale to ważne. Się uczyć, tak? Chodzi o Janka Twardosza. A znowu zaczepię Alberta? Nie, gorzej. Oni pozostali, oni chcą przesłuchać Alberta. Jak to przesłuchać? No bo oni myślą, że Albert wie, gdzie jest Aneta i chcą od niego to siłą wyciągnąć. Gdzie oni są? Nie wiem, mamy mieć informatykę teraz. Powiedz wszystkim w pokoju nauczycielskim, żeby musimy ich znaleźć szybko. Jasne. A my chodźmy. Albert jest w szoku, że tyle osób uwierzyło, że mógł coś zrobić Anecie. O mój Boże, tragedia! Tortury Albertowi robią! A Albert w tym czasie gra w piłkarzyki. Nie wie, jak przekonać Janka i innych uczniów, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Co ty robisz? Masz gdzie ona jest? Masz ostatnią szansę, żeby powiedzieć co... prawdę. Ale ja nie wiem. Gdzie ona jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie ona jest, do cholery? Natychmiast przestańcie! Co się tutaj dzieje? Albo się rozchodzicie, albo dzwonię po policję. Czy wyście powariowali? On wie, gdzie jest Aneta. Nieprawda, on kłamie. Ja już z tobą na ten temat rozmawiałam i nie zamierzam się powtarzać. Janek, Aneta się znalazła, szuka się wszędzie. Jak to, gdzie jest? Chodź. O mój Boże, Aneta się pojawiła. Teraz niech cię ze szkoły wywalu, gnoju zasrany. Aneta? Janek jest. Aneta. Hej. Aneta, wszystko dobrze? Jak się czujesz? Normalnie. Ale jak to, gdzie Albert cię trzymał? A wy dalej o tym? Nie, że ich skręciłeś. Gdzie ty byłaś? Co się z tobą działo? Nic się ze mną nie działo. Rodzice mnie wkurzyli, dlatego zniknęłam na kilka dni. Siedziałam w domku babci Jessiki. Ona tak po prostu się przyznaje. Ona jest głupsza niż myślałem. Wow. Ja nie sądziłem, że takie poziomy głupoty są w ogóle możliwe, osiągalne. No ale znudziło mi się, więc jestem. No i Jessica o wszystkim wiedziała? No tak. Jak? Przecież ona nam opowiadała, że ty się bałaś Alberta, że on za tobą łaził. Jessica, dlaczego ty to zrobiłaś? Ja nic takiego nie powiedziałam i nawet nie wiedziałam w sumie, że ona była u mnie na działce. No nie rób ze mnie teraz kretynki. Dobrze widziałeś, że tam jestem. A Alberta wkręciłaś dlatego, że go nie lubisz. Zamknij się. Niesamowite. Super robota, dziewczyny. Gratuluję. Czy ciebie pogięło? Oni chcieli mnie tu zlinczować. Dobrze, dosyć tego. Dziewczyny, idziemy do dyrektora. Co? Ja wiele rzeczy widziałam, ale wasza głupota przekracza wszelkie granice. Mogłyście doprowadzić do tragedii. Ale to przecież wina Jessiki. Słuchaj, to ty uciekłaś z domu, bo rodzice cię odcięli od hajsu. Dosyć, idziemy, proszę. No to co? Jak z reguły w każdym odcinku szkoły, dziewczyny dostaną po uwadze i tyle. Aneta, wiesz co?
koniec z nami. Ej, co tu się właśnie odwaliło? Nie. Ten chociaż miał przez sekundę przebłysk inteligencji i zerwał z tą głupią pindą! Jessica Kasprzyk i Aneta Kuracka zostały ukarane zawieszeniem w prawach ucznia za sfingowanie zaginięcia i rozpuszczenie plotki, że Albert Matusiak jest odpowiedzialny za porwanie Anety. Jessica jest obrażona na koleżankę, bo uważa, że gdyby Aneta się nie wygadała, to żadna z nich nie zostałaby ukarana. Wszyscy mnie nienawidzą! A jaka jest zszokowana! Ale jak to? Dlaczego mnie już nie lubicie? Wiem, znaczy słyszałam, że pojechał z tobą ostro w necie. Ja chciałam dać tylko nauczkę rodzicom. Za to, że mnie odcięli od kasy. Nie wiedziałam, że to się tak skończy. Spoko, ze mną też już nikt nie chce rozmawiać. Mamy przerąbane do końca szkoły, a wszystko przez to, że nasłała zianka na Alberta. Słuchaj, przerąbane to mamy dlatego, bo zamiast siedzieć u mnie na działce, to przyjdź do szkoły i wygadałeś wszystko jak ostatnia kretynka. To ty jesteś kretynką. Boże, i przez chwilę mi się ciebie żal zrobiło. No, tylko nikt nie może się dowiedzieć, że moja mama jest lesbijką. Chwila, to jest koniec odcinka. A co z Albertem? Czemu Albert nie dostaje jakiegoś zadośćuczynienia czy cokolwiek, no? Jestem zawiedziony. Albert będzie miał przerąbane teraz do końca szkoły. Ba, jak to się okaże, tam pójdzie dalej ta informacja, to prawdopodobnie do końca studiów, a potem może jeszcze nie będzie w stanie pracy znaleźć, bo będzie gdzieś tam latała informacja czy plotka, że on może kiedyś dziewczynę porwał. Więc jeszcze raz, dziewczyny, gratuluję wam zepsucia życia chłopakowi. Super, super robota. A ja, kochani, będę z wami się żegnał. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. I jak już będziecie na moim Instagramie, to proszę was koniecznie wysyłajcie mi w wiadomości prywatnej propozycje kolejnych odcinków, które chcielibyście, żebym skomentował na naszym kanale. I dobra, to będzie tyle. Do zobaczenia, widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku. Czołem!